Mrusia przyniosła mysz. Co ty masz, Mrusiu, co? Nie ma tej myszy, nie widzę. Chyba jej uciekła. Nie, no szła teraz. Tak, widziałam, że niesie. O Boże, jest. Przestraszyłam się. Spójrz, czy to nie jest nornica? No to prezent się zrobił. Tak, dwie kotki i mysz. Czy to nie jest nornica ta, która tak straszliwie szkodzi? Co, Mrunia? Bardzo dobrze. W końcu na naszym terenie coś upolowała, a nie przynosi nie wiadomo skąd od ludzi. A u nas nornice grasują, karczowniki i diabli wiedzą co jeszcze. Zobacz, żadna kotka nie zainteresowana w chwili obecnej. Bo ci ucieka. No cóż poradzisz, takie życie. Frecia. No tak, niech odejdzie. Co szukają? No to Fredka na tyle cię stać tylko. Wiesz co, bo te ciężarówki odwracają uwagę od tego gryzonia. Uciekaj, jak masz szansę. O Boże. Dobra, Mruśka już mają. Brawo, Mrusia, brawo. Brawo. Byle nie ptaki, bo ptaki teraz chorują, jak wieści niosą. Bruniu, może jej darujesz to życie. Jadłaś śniadanko. Tylko nie po kwiatkach, panienki moje. Co, Mrusiu? Malutka. Ucieka, Mrusia, ucieka. Myszka ucieka. Gdyby nie te ciężarówki, to myślę, że szybciej byłoby już. To jest zrobione. Słuchaj, ale tu leżą lilie, Mrusia. Wkitrałaś się między jedną lilię, drugą. I co ty na to? I rozchodnik tu jest. Dobrze, czas zostawić w spokoju zwierzynę. Niech się dzieje, co chce.
one tak obie polują, to jak mają tutaj być rośliny nieponiszczone? Gdzie do mnie? Ja się brzydzę. Gdzie do mnie? Koleżanko ty. Dobra. A spójrz na zachowanie Mruni. Życia się oddaliła. Mrusia tu. Czekaj, bo tu jest malowanie bramy. No i co, Mruniu, straciłaś z oczu? Nie. Tylko jej nie jedz. Dobra, Brusia. Chyba jej na naszych oczach nie wypada. Dobra, już. Kocia. Co? Tam robią, tak? Ciężarówka jest. Rusia. Rusia. Spokojnie, nie możesz tutaj przeprowadzić swojej akcji, tak? Ucieknie ci. No, zaraz już będzie po myszce. Po gryzoniu. Co, nie ma? To już po... Brusia, nie znajdziesz. Kicia. No i co, widzisz? Pierdoła jesteś, mała. Ty. To zakończymy film takim oto akcentem. Piękne kwiaty kwitną, liliowce. Monika, pozdrawiam. A wiesz co? Poczekaj, zobacz różnicę między tym od ciebie. Tak. A przejdę do mojego. To takie same na to wychodzi. Uwaga. A oto mój. Takie same, no nie? Chyba. One rosną na potęgę, pięknie. Jedne przekwitną, drugie kwitną. O, wiecie co, jak jesteśmy przy liliowcach, to jeszcze jeden kwitnie. A w tym miejscu właśnie dzisiaj rozkwit. Od królika kupiony ze 2 czy 3 lata temu, bo pisie miał redy. Piękny. Już jest taka kępa. Tu są inne odmiany, ale jeszcze w innych miejscach. Te zostały przesadzone niedawno. To na tyle. Pozdrawiam. Do widzenia. A życie niech dalej trwa. Silniejszy wygrywa. Słabszy przegrywa. No tak jest w tym świecie zwierząt i ludzi niestety. Róża Westerland pachnąca, pnąca.